Siemano, ja jestem Kasaczek. To jest The Binding of Isaac. Tak, trochę zacząłem losowo, bo ostatnio trochę wszedłem w taki tryb, że a się trochę przygotuję, a się trochę tam coś tam. Czasami na przykład nagram intro i przywitanie, w sensie intro, i później powtarzam po 3 razy. Dzisiaj zacząłem, nie mam nic w głowie. Head empty, 0 myśli. No zagramy chyba znowu zwykły run. Może Ewą, na Ewie nie mamy dużo, chociaż kurczę, mam Razor Blade. Nie wiem od kiedy, ale mam Razor Blade. No to jest świetna okazja, żeby zagrać Ewą. I spróbujemy pójść na Szatana, bo Isaac już jest zrobiony. Właśnie, ostatnio robiłem Blue Baby. Nie pamiętam czym. Czy to jest Blue Baby, ten taki Brimstone? Strasznie dziwnie to wygląda. Może to jeszcze coś innego. Sprawdzę sobie po odcinku. Niekoniecznie rozumiem te znaczki, no ale trudno. Chodźmy tu, na Ewę i myk. I co to taka gra jest? Na PlayStation 2 wyszło oryginalnie. Pewnie zagram kiedyś. Ostatnio trochę właśnie, to zacznijmy od tego, że ten film się pewnie pojawi o 21:00. Nie pojawił się o 16:00, nie pojawił się o 18:00. Na 20:00 też nie zdążę, bo jest 19:22, jak to nagrywam. To nawet run może być dłuższy niż to. Ale myślę, że na 21:00 to wstawię. Pytanie, czy jak używam żyletki, to tracę szansę na Angel Room? Chyba nie. To mi robi 1 damage'u. I zawsze robi w serduszko, jeżeli się nie mylę. Nie mogę, w sensie w czerwone, w kontener. No, to jest ciekawe dla mnie. To podniosę później. Ale tego nie chcę, żyletka jest bardzo fajna akurat. Na Ewie, bo nawet jak zregeneruję HP, to mogę właśnie sobie odjąć. No i właśnie, no i dzisiaj tak jakoś zajęty byłem, zaraz też powiem czym. I myślę, że spoko. Teraz w ogóle właśnie dzisiaj jest środa. Dzisiaj jest środa, ja w piątek wyjeżdżam. Wracam dopiero pewnie w poniedziałek albo coś takiego. Więc też kurczę, no już chcę zrobić na pewno do tego piątku film na główny kanał. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Też chcę, żeby on był fajny, a nie taki, wiecie, na szybkości. No ale wracając jeszcze do tego, że nagrywam tak późno, bo już myślałem sobie odpuścić. Ale z drugiej strony, no ja staram się wrzucać regularnie te filmy i o 16, żeby też, głównie po to, żeby ludzie wiedzieli po prostu, kiedy się mogą spodziewać filmów na kanale. Ale sobie pomyślałem, jejku, no jak nie nagram, to nie będzie żadnego filmu. Jak nagram na wieczór, no to i tak dużo ludzi pewnie oglądam do spania, albo no nie wiem, w nocy. Czemu mam nie nagrywać? Poza tym to nie jest taki kanał, że jakoś mnie to bardzo obchodzi, albo powinno obchodzić. W sensie, no, ja lubię ten kanał i tak staram się o niego dbać. Ale też nie będę się jakoś tak przejmował, że ojejku, przecież o 16 powinien być upload, albo w ogóle, nie? To też jest coś takiego, co nawet na głównym kanale, czy na moich innych tam social mediach nie chciałbym aż tak do tego podchodzić, ale no z jednej strony próbuję zmaksymalizować wyniki, no bo to jest ważne. Tu jest Kamil z X-em od razu pewnie, o właśnie, a nie wypadło serduszko, to nie zobaczymy, czy żyletka działa tylko na czerwone. No i kurczę, no nie wiem, no co, nie mam się co tłumaczyć. Ja chcę mieć większy luz trochę, szczególnie na kanałach takich jak ten. Bo to jest takie bardzo poboczne. I tyle. Czym byłem zajęty? No nagrywam Disa na Aky. Mimo, że mówiłem, że nie będę nagrywał, no ale nagrywam. Ta żyletka w ogóle chyba po prostu mi daje damage. Mogę tutaj wejść. Ojejku. Okej, okay, spokojnie. Spokojnie, bez żadnych gwałtownych ruchów. Nie no, self-harm chyba się nie liczy, że tracę szansę na te devil roomy. Tak mi się wydaje. O,
No to Devil Room. Nie chcę nic z Devil Roomu. Nie chcę Devil... Nie, nie chcę. Nie biorę. Nie. Nie bawię się tak. Próbuję Angel Roomy, bo będę chciał pójść na Mega Szatan, czy tam na coś. No na Mega Szatana się idzie, jak ma się te klucze z aniołków. No i no nie będę wam spoilerował, też nie wiem co z tego wyjdzie. Może być tak, że po prostu nagram to jutro i się schowam pod ziemię. Bo no w głowie mam jakiś pomysł, coś tam napisałem, jakiś tekst, jeszcze go kończę. Mówię cały czas o Disie na Naki. I to wszystko ma być po prostu jako Manele Daily, nie gdzieś na główny kanał czy na boczny, nie? Ale jakoś tak się zaangażowałem bardziej niż powinienem pewnie. I nie wiem, no jest coś takiego, że na papierze to wygląda dobrze, ale boję się, że później siądę do tego, spróbuję coś nagrać i się okaże, że to jest totalne gówno. Jeszcze dodatkowo, bo no jedna rzecz jest taka, że ten tekst może być po prostu gówniany w praktyce. Kolejna rzecz jest taka, że no ja nie jestem raperem. No i no po prostu, wiecie o co chodzi. To ktoś może mieć zajebisty pomysł na filmik czy coś i później nie umieć tego nagrać albo zmontować, no to tak właśnie trochę może być ze mną w tym wypadku. Nie wiem, czy to było gdzieś serduszko. Było wyżej, dobrze pamiętam. Chodźmy tam. Myk. Także no jest gotowany diss na Naki, myślę, że będzie fajny. Myślę, że rozpocznie moją karierę jako raper. No wie, no. No. Bo odnośnie rapowania, ja... Możecie się zdziwić lub nie. Ja nigdy w życiu nie wydałem żadnej piosenki. Mimo, że wiele razy było obiecywane, albo... już później memowane mocno, że zostaję raperem do końca listopada. To już chyba od 3 lat. Jak nie więcej. Nie wiem jak długo. Może 2 lata, może 3. Może jeszcze dłużej. Ale no jak widać nie zostałem tym raperem, niczego nie nagrałem nigdy. I zabawne to jest, że największe ruchy do tej pory, no bo jakieś tam plany były, pomysły, ale nigdy jakoś tego nie spełniłem, powiedzmy. I najbardziej mnie popchało, żeby faktycznie coś zrobić to, że po prostu Naki nagrał na mnie Disa. I myślę, że to całkiem zabawne. Tak, jak tu wybuchnę, to może tamtą bombę złapię? Nie. Też muszę 2, a nie mam 2. Chyba, że tu będzie. Nie ma. Niedobrze. A zróbmy cały ten pokój. Nie śpieszy nam się. Teoretycznie mógłbym robić boss rush. Ale to nie wiem. Jak zdążę, to zdążę. Jak nie, to nie. Planowo fajnie by było zrobić tego ty śmieciu. O, i tak jak mówiłem, no żyletka bije w HP. Ja w ogóle chyba po użyciu tej żyletki jestem silniejszy. Ale niepotwierdzone info. Nic stąd nie biorę. Biorę to. To szare to nie wiem co to jest. Czy to jest to, że sklepy się uzupełniają? Bo czy złote to jest to, że się uzupełniają? Złote to jest chyba, że there's options, czy coś takiego. I po prostu... Jest 2 razy tyle tych itemów? Nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, że to na pewno działa jakoś tak, że jest więcej itemów. Oj. A czemu tylko HP miał ten jeden? To się nie liczy jako HP. No i nie mam Devil Roomu. Czy to dlatego, że używałem żyletki, czy co? Damage'u chyba nie dostawałem w HP. Przykra sprawa. No dobra, zobaczymy. No chciałem Angel Roomy. W ogóle. Ty, bo ja miałem... To podczas rana to zrobię. Kurczę. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłem o piwokonie? Mówiłem o piwokonie. To jest w ogóle tajne przez poufne, co teraz powiem. Ale no po czasie to już nie będzie w sumie. No dzisiaj na piwokon ma być ten drugi drop biletów. Ma być 50 miejsc. I drop biletów ma być chyba o 20. Tak słyszałem przynajmniej. Kontaktowałem się przez fanpage. No chyba z organizatorem rozmawiałem jakimś. No i dostałem info, że o 20 jest drop biletów. Także... No to chyba nie było nigdzie ogłoszone. Ale zobaczymy.
I co? No i to teraz będą się podczas odcinka chyba to robić, bo jest 19:30, więc... No, myślę, że to całkiem zabawne. Ojejku. Najwyżej będę kupował darmowy bilet na Piwokon podczas odcinka Isaac. Śmieszne, gdyby ta mucha wybuchnęła po prostu po tym, jak ją uderzyłem. W sensie, jak była taka zamrożona, nie? Może zamrożone muchy nie wybuchają, bo są zdefiuzowane. Ja pamiętam, grałem kiedyś w Metal Gear Solid 2 była taka misja, powiedzmy, taki moment, że właśnie trzeba było bomby rozbrajać i te bomby się rozbrajało takim jakby spryskiwaczem i po prostu, nie wiem co tam było, jakiś azot czy coś, po prostu się zamrażało bomby i one były zdefiuzowane. Możecie napisać, wow, ale super ciekawostka, totalnie grałem w Metal Gear Solid 2 i pamiętam tą misję, kocham Metal Gear Solid i ja wtedy będę wiedział i może zagram też Metal Gear Solid na streamie. Na streamie albo na filmie. W ogóle właśnie, bo to też już wspomniałem czy nie wspomniałem. Przez natłok właśnie rzeczy, czy to Menele Daily, czy to filmy na kanale, czy to właśnie samo to, że tego Isaaca trzeba nagrać godzinę czy coś. Teraz pewnie na zapas będę chciał nagrać, nie wiem czy mi to wyjdzie. No to jakoś nie miałem czasu albo nie potrafiłem znaleźć czasu, żeby nagrywać inne rzeczy, a chciałem nagrać właśnie ten Pacific Drive, czy jak to się tam nazywa, jakieś inne gierki. I w ogóle się dowiedziałem, że Pacific Drive to... O ile tak się ta gra nazywa, przepraszam, nie pamiętam nazwy, ale tak mi się wydaje. On jest chyba na 20 godzin, gdzie ja myślałem, że to jest taka gierka do przejścia i siema, nie? No to 20 godzin to jest mega dużo, szczególnie to według tych How Long to Beat, no to... Jak ja się tam będę jakoś ten, no nie będę śpieszył za bardzo, to pewnie nawet dłużej może zejść. Ja myślę, że to jest gra na parę godzin. To trochę mnie to zdziwiło. No ale cóż, no tak było. Dobra, no mieliśmy treasure room, nie chce mi się szukać więcej, bomby by się przydały, ale mi się nie chce. Mega Man, czemu się nazywa Mega Man? Nawet nie wygląda jak Mega Man. Graliście kiedyś w Mega Mana? Ja kiedyś chciałem speedrunować Megamana. W Megamanie są bardzo fajne sztuczki speedrunowe. Na przykład jedną z takich sztuczek podstawowych w Megamanie, pierwszym przynajmniej. To jest gra, która wyszła chyba oryginalnie na NES-a. Czyli no powiedzmy u nas można powiedzieć Pegasus. Pegasus to też takie oprogramowanie szpiegowskie, ale to inny Pegasus. I w Mega Manie była taka sztuczka, że po prostu jak się dostawało damage, no to ogólnie mechanika była taka, że jak się dostawało damage, no to wiadomo, tam są jakieś iframe'y, taka nieśmiertelność przez chwilę, jeżeli nie wiecie co są iframe'y, ale to też nie będę się w to zagłębiał. Ale była taka mechanika, że po prostu no jak dostajemy damage, no to nam odrzuca postać na bok, nie? No jest jakiś taki knockback. I można było ten knockback resetować po prostu pauzując grę, więc była taka sztuczka, że się pauzowało grę. I wtedy no ten knockback nie działał. I nie wiem, i tyle, to jest jedna sztuczka. Inna sztuczka była chyba jakaś z drabiną, że można było jakoś szybciej zeskakiwać czy wchodzić. Nie pamiętam, pamiętam, że Mega Man jakiś taki był dla mnie chyba trochę zbyt skomplikowany, żeby go speedrunować. Albo, no nie wiem, no to jest taka gra, że ciężko wejść w tabelę, nie? Jak ja bym teraz zaczął grać, to może po roku bym był gdzieś, nie wiem, na jakimś setnym miejscu czy coś. Nawet nie wiem, jakie są wyniki, pewnie niżej bym był. Więc no jakbym miał speedrunować, to pewnie bym szedł w coś takiego bardziej świeżego albo ambitnego dla mnie, że wiem, że mógłbym coś osiągnąć w tej grze. Bo nie lubię takiego uczucia, że po prostu... Też nie chciałbym tego robić tylko i wyłącznie dla siebie. Że jakbym miał speedrunować, to chciałbym na przykład jakiś wynik osiągnąć, nie? Gdzieś być na tej tabeli, albo coś znaczyć. A to jest tak, że ciężko. Z drugiej strony są osoby, które grają specjalnie w jakieś gry niszowe, które, nie wiem, grają 3 osoby i po prostu mają za darmo rekord. Ale to jest właśnie odwrotna sytuacja, taka głupia, straszna.
Też mamy na przykład nasze polskie community speedrunowe, gdzie takim zwieńczeniem tego wszystkiego chyba jest GSPS. Też o GSPS-ie wspominałem nieraz. GSPS oczywiście skrót od gramy szybko, pomagamy skutecznie, chyba? Różnie to można rozwinąć, ale chyba taki był skrót oryginalny. No jest to taka podróba GDQ nasza. Mówiąc bezpośrednio, mówiąc szczerze. Ale spoko to jest. Ja lubię speedruny, lubię takie eventy właśnie charytatywne, bo to nieważne co się robi, jeżeli się komuś pomaga, nie? I nikomu się to jakoś nie jest to czyimś kosztem czy coś, no to hej, nieważne co robią, nie? Dla mnie to jest totalnie spoko i fajne, że sobie grają w gierki, bawią się przy tym, ludzie mają co oglądać przy okazji. I jeszcze właśnie można pomóc tam. No zazwyczaj to są jakieś takie... Na przykład dla jakiegoś hospicjum. Pamiętam, że raz było chyba... Kurczę, nie pamiętam i teraz mi głupio, bo powinienem pamiętać, a nie pamiętam. Ale ogólnie, no jakieś takie organizacje charytatywne, no to wspierają zawsze i... Super rzecz. I po co ja się tak rozwijam o tym GSPS-ie? Miałem mówić o GSPS-ie dlatego, że no tam są speedruny. I no mamy swoje polskie community i mamy swoje polskie gry, w sensie albo polskie, albo takie, które w Polsce się po prostu przyjęły. No to wiadomo, że speedrunują Gothica, wiadomo, że speedrunują Wiedźmina. Nie będę tego robił, bo może nie zdążę chyba na Boss Rush? A może? Jakbym się pośpieszył? Kurczę, nie wiem. Jeszcze mapy nie mam, to jest problem, a nie miałem jeszcze chyba Treasure Roomu. O, jest Treasure Room, dobra. Śmieszny pajączek. Ja wiem, że ta nieskończoność chyba też jest dobra. Nie pamiętam, co dokładnie robi, ale śmieszny pajączek jest śmieszny, więc... Śmieszność wygrywa zawsze. No i no i właśnie, na przykład na GSPS-ie speedrunują Gothica, mimo że Gothic nie jest polski, no ale jest bardzo... To ustalmy, że Gothic jest polską grą. Nie jest polską grą, ale jest grą Polaków. Kangurek Kao oczywiście jest speedrunowany często. Jakieś gówno gry, tam wyścig Tesco czy coś. Zozole jakieś były speedrunowane nieraz. No ogólnie sporo jest też... Oni mają chyba też taki segment, który się nazywa właśnie gry... nie, gry z kosza to chyba było na tym. Oni chyba inaczej to nazywają. No jakieś gówno gry, no nie wiem jak się nazywa, gówno blok. Pewnie tak się nazywa. Fajna rzecz, ja lubię. Lubię i to też zawsze jest... bo to nie jest wydarzenie, które trwa kilka godzin, tylko to jest zawsze taki maraton, który trwa... tam ileś dni. I no propsuje po prostu bardzo. No. I tego, i właśnie. Jeżeli jeszcze nie oglądacie, no to zapraszam na kanał Menele Daily 2. Jest łatwo znaleźć. Menele Daily 2. Tam jest Dis na mnie. Dis na mnie się nazywa Lil Gówno, coś tam, kasaczek Dis. Leak. Nie pamiętam całej nazwy, bo ona jest strasznie głupia i długa. No i ja będę chciał zrobić tego Disa swojego, no na jutro na przykład, albo kiedyś tam. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchaj, ja mam ambicje. Po prostu... No nie wiem w sumie co. Ja robię za mało rzeczy. To nie jest tak, że ja robię mało rzeczy, że się mało staram. Ale za mało rzeczy ze mnie wychodzi. Bo ja na przykład spędzę, nie wiem, 10 godzin na rozmyślaniu nad odcinkiem, czy planowaniu go. A ostatecznie go na przykład nie nagram, gdzie o wiele bardziej by mi się opłaciło, żeby pomyśleć o wiele mniej i nagrać nawet średni odcinek film, niż no właśnie nic nie nagrać, albo nagrać pół roku później i w sumie to aż tak nie zrobi takiej różnicy, nie? Ja jestem overthinker, ja jestem perfekcjonista często i to taka moja zmora właśnie, że sam sobie przeszkadzam. Ale staram się robić jak najwięcej. No
No i myślę, że tak po części to ten kanał Kasaczek Gaming jest trochę takim owocem tego, że tutaj po prostu robię. Trochę mi to zamieniło streamy, ale... No nie wiem, zbrzydły mi te streamy. Streamy są mega czasochłonne. Jak się robi streamy, to warto też z nich robić odcinki, jakieś highlighty. A po prostu nie ma na to, nie miałem na to czasu ani energii, bo to jak się streamuje 8 godzin i później przez kolejne 8 godzin czy więcej trzeba montować jakieś rzeczy. A ja też nie jestem taki, żeby po prostu wrzucić, o tutaj 3 najlepsze klipy z mojego streama, nie? Tylko faktycznie się przykładam do tego. No to faktycznie tyle czasu to zajmuje. I... no cóż. Jejku. Dobra, ja się muszę pośpieszyć, bo nie zdążę. Idę od razu na bossa, 2 minuty. Jakbym się pośpieszył teraz i szybko zrushował po tym na matkę. Fajnie jakbym miał tylko kartę, z którą mógłbym wyjść, to bym porobił więcej rzeczy. Ale no. Ojejku, prawie dostałem. Co on taki szybki był? Szybki Bill. On to zawsze taki jest, że on jest jakiś mały. On wygląda jakby jakiś skurczony. Ała. Jejku, on jest jakiś turbo szybki. O, dostał jeszcze tym. Zajebiście, dobrze ci tak. Jejku, no co jest nie tak z tobą? Szefie! O, no i siema. Nie ma Angel Rooma. Nie wiem, coś nie idzie. Może ten self-harm jednak przeszkadza. No ale to w najgorszym wypadku zrobimy zwykłego szatana. I co, The Lamp? No chyba tak. No ale to zawsze coś, nie? Aha, tu glizdy są, ja myślę. Jejku. Muszę cały czas być w ruchu. Przez te turety. Dobra, sram na ten pieniążek. Próbuję zrobić matkę. To nie ma szans. Nie ma po prostu szans. Nie, nawet jak do niej dojdę, to po prostu nie zabiję jej tak szybko. Chociaż mam bomby też. Mógłbym bomb używać. Nie wiem, co za karta. Ojejku. No. No czemu oni mają tyle HP? No co wam chodzi? No staram się, ale kurczę... O! Halo? Jeszcze stawiam te bomby tak na pałę. 10 sekund. Nie dam rady. No, już minęło. I nawet nie wyjdę stąd. Zraszowałem. Nie wziąłem itemu z czego? Z item roomu, no nie wiem. Z treasure roomu. Tak to się nazywa. Umieram. No i po co mi to było wszystko? Po której stronie jest negatyw? Po prawo? Tak. Mam dużo serduszek. To wezmę teraz te Devil Deal'e, no bo co lepszego zrobię? Reusable Evil. No to serduszka mi to daje. Soul Converter. O! No i to jest mega zajebiste dla mnie. No dobra. Mi to odpowiada. No ale muszę iść dalej. Czyli teraz już mi został... Został mi... tylko szatan. Dostałem budzik właśnie. Bo budzik sobie ustawiłem na... Ustawiłem sobie budzik na 45, żeby przypomnieć sobie o piwo konie. Teraz zmieniłem na za 5. I zrobimy to. Jakby, hej, to ja nie montuję tych filmów, nie chcę mi się montować, bo... To nie jest tak, że ja nie mam... że mi się nie chce montować, żebyście też mnie źle nie zrozumieli. Tylko ja włączam nagrywanie, zatrzymuję nagrywanie i to jest gotowe do wrzucenia. Problem z montowaniem jest taki, że muszę to nagrać, później wrzucam, muszę to zmontować i jeszcze raz wyrenderować. I renderowanie, nawet jeżeli wprowadzę jedną prostą zmianę do filmu, to renderowanie zajmuje, no nie wiem, tyle na przykład ile film trwa.
No nie? Na przykład jak film trwa godzinę, to mi się będzie renderowało godzinę. No chyba, że coś robię źle, albo... Chociaż kurczę, bo ja zawsze... Nie, no w tym samym formacie eksportuję, co nagrywam. To nawet nie wiem. No nie wiem, no może mógłbym to przyspieszyć jakoś, ale... No, to mówię, to nie jest kwestia mojego lenistwa w taki sposób, że mi się nie chce... Jak ja mam go zabić? O. Że mi się nie chce montować, tylko mi się nie chce tracić na przykład godzinę czasu, żeby później film godzinę później wlatywał na kanał i jeszcze nie wiadomo co, nie? Znaczy, no nawet, to wtedy nawet nie, że mi się nie chce, tylko to się nie opłaca. Także... No nie wiem, za te 10 minut sobie pójdę na chwilę. Znaczy zrobimy to na filmie, ja wam pokażę. To jest mega ważne. Czy dostanę bilet na Piwokon? No. I normalnie będziemy kontynuować podejście. Także super. Serduszek nie potrzebuję. Trochę zacząłem rushować. No mam dużo serc, to się jakoś nie boję, ale no tracenie HP nigdy nie jest dobre, więc trochę powinienem się uspokoić. A też no śpieszyć mi się nie śpieszy. Myk, myk. Myk. No, a gdybym musiał coś zmontować, no to bym zmontował, no. Trudno. Jeżeli coś by było nieodwracalne, abym miał tylko, no nie wiem, na przykład parę minut źle zrobione na filmie, no to przecież nie będę poświęcał całego odcinka. Chodzi mi o to, że nie robię tego regularnie. Szczególnie, że zazwyczaj jakbym montował filmy i na przykład, nie wiem, gdzieś ucinał ciszę albo rzeczy, gdzie się mniej dzieje czy coś. Hej, też mam dwa itemy Gapiego. To co? No to te filmy też by były krótsze, więc naturalnie spędzałbym o wiele więcej czasu, musiałbym montować te filmy, renderować te filmy, żeby film miał mniej czasu. Gdzie to i tak by jakoś moje wyświetlenia pewnie nie wzrosły, a chodzi o to, że jak film jest krótszy, to też na przykład mniej zarabia. No nie? To też jest tak, że wkładasz więcej pracy i zarabiasz mniej. Nie, jest dużo takich rzeczy w YouTubie, gdzie... Nie lubię, no nie lubię. Też jedna rzecz, co miałem robić, ale nie robię, przynajmniej na razie. Albo zrobiłem tylko trochę i w sumie olałem. To jest reagowanie. Ja nienawidzę. Nienawidzę tego trendu reagowania na wszystko. Albo, nie wiem, jakiegoś takiego, o, ktoś ogląda coś tam. Żygam tym, naprawdę, żygam. Ale no to się opłaca, bo to jest zerowy effort. Jakby oglądasz czyjś film, więc tak naprawdę ktoś ogląda czyjś film i tylko dodatkowo twoją reakcję, a dostajesz pieniądze jakby za wszystko, nie? Co z tego? Możesz na przykład się odezwać raz na 5 minut. Ale dostajesz siano, AdSense normalnie za wszystko. I wyświetlenia też, jakby. Więc no... No nie jest to kradzież, teoretycznie. Ani nic takiego. Ale no prawo, jeżeli chodzi o prawo cytatu, I takie reagowanie tylko. No to... No nie wiem, no według mnie po prostu siedzenie i powiedzenie raz na jakiś czas coś tam to nie jest fair use. No w żaden sposób... Co to jest? Czy to dlatego, że mam tą łapkę? A zróbmy tak. Let's go! To się opłaciło chyba nawet, co? Bo to jest tak, że ten item, no zjada mi przyjaciół, ale dostaję itemki i w sumie Ice Baby w ogóle zostało z jakiegoś powodu. Nie, mi się to podobało. Spoko. O, Biril. To przy okazji Birila zrobię. Nie wiem, czy macie Biril. Ja mam taki w sumie Biril dla kolegów, tylko dla znajomych. Jest Biril. Biril to jest taka aplikacja. O, jeszcze zrobiłem zdjęcie, jak mówię. Nieźle, nie wiem, czy będzie widać teraz, jak pokazuję. Pewnie nie bardzo. Biril to jest taka aplikacja, gdzie raz dziennie o losowej godzinie dostajesz powiadomienie i musisz zrobić zdjęcie. Znaczy, no nie musisz, nikt ci nie każe, ale no na tym polega zabawa, że się robi zdjęcie. Zdjęcie się robi z obu stron, jakby z przodu i z tyłu. I chodzi o to, żeby pokazać, co robisz w danej chwili i żeby to było takie naturalne, prawdziwe. No bo dostajesz powiadomienie w losowym momencie, nie wiesz, kiedy to się wydarzy.
No i masz też tam 2 minuty czasu, żeby to zrobić jakby na czas. Możesz zrobić po, no ale znowu, no na tym to polega, żeby to robić w tej chwili. To takie, to w końcu takie social media, które nie są przeżarte influencerozą. Ja wiem, że to są, też są birile takie publiczne właśnie, no właśnie influencerów, ale według mnie biril, jeden z niewielu, jest takim social media bez tej całej influencerozy. Bo nie ma osób, które robią biril dla pieniędzy. To jest coś takiego, co robi i nie masz tych influencerów, nie wyświetlają ci oni. To jest coś takiego, że jesteś tam ty i twoi znajomi. To wszystko. Jakbyś miał swój jakiś komunikator czy coś takiego. Więc no... Totalnie pokrzan dla birila według mnie. Nie wszystkim to się może podobać, jako, nie wiem, zamysł sam i taka zabawa. Ale ja uważam, że biril jest bardzo ciekawy. Ciekawy... Taki fenomen w ogóle, bo mówię, gdziekolwiek masz jakąś aplikację, czy to jest Instagram, czy Facebook, czy coś, to wszędzie są zaraz jacyś influencerzy, gdzieś wiesz, jakieś zarobki, reklamy, szmery, bajery. I to takie... Fajnie jest od tego odpocząć i nadal być w internecie. I to jest możliwe. Jesteśmy na birilu i to jest możliwe. No. Myk. Pająk. Czy mam coś jeszcze do powiedzenia, czy powinienem zacząć komentować grę? 30 minut odcinka, kasaczek zaczyna mówić o grze. A, miałem mówić, co postacie robią. Dla kolegi, który nie wie, co postacie robią. Jak coś, to Ewa jest taka, że dostaje, że ma pasyw Horror of Babylon. To brzydko, nie będę tłumaczył. I ogólnie jak ma mało HP, to ten item każdy może mieć, ale ona z tym zaczyna. I ogólnie jak masz pół serduszka, to się zamieniasz w takiego demona, jak ja jestem, i jesteś silniejszy tam pod kilkoma w sumie względami. No i u Ewy to jest pasywne. I jeszcze dodatkowo u niej działa to tak, że nie trzeba mieć pół serduszka, a wystarczy mieć jedno. No i jest to bardzo silne w kombinacji z żyletką, której już nie mamy, ale mieliśmy. I nie wiem. A, i jeszcze ma kruczka. Kruczek działa w taki sposób, że jak się dostaje damage, to jest, działa raz na pokój. To pojawia się ten kruczek i on bije. Po prostu. No to jest takie, że no lata sobie i tak wchodzi w kogoś i tikuje. Nie jest to duży damage. Można nawet powiedzieć, że jest mały. Ale każdy damage to damage. O, teraz na przykład dostałem 2 razy i ten kruk pewnie już na jakiś muszę siedzi i ono zaraz wybuchnie. O właśnie, tam lata po lewo. O, okej. Okay. Nie wiem, czy to był kamień z X-em, czy co. No straszny problem z tymi przeciwnikami, bo non-stop respią muchy i nie mogę sobie poradzić. O. No. I tak się żyje na tej wsi. Ojejku. Jeszcze raz ponownie polecam Menele Daily, jeżeli, nie wiem, nie usłyszeliście za pierwszym razem, może skomentuję ten film z Menele Daily i przypnę. A właśnie, może nie wiecie, co to jest Menele Daily, bo to już jest 2. edycja Menele Daily, to nie będę tłumaczył pierwszej, ale no ogólnie chodzi o to, że mamy swoją grupę taką, powiedzmy, ekipę YouTube'ową, nazywa się Menele TV. Jest tam głównie... Jestem ja, Naky, Dolhal, Mike, Science, teraz Anterias, dużo osób ogólnie. No i Menele Daily to był taki pomysł, że będziemy po prostu nagrywać daily, każdy z nas, więc tam dziennie wpada aktualnie chyba z 8 filmów. No i po prostu jak ktoś nie da rady nagrać daily, że ominie jakiś dzień, to odpada całkowicie z zabawy, kasowany jest z kanału. No i pierwsza edycja się zakończyła tym, że wygrał Dolhal. Zostałem ja i Dolhal, mi się już nie chciało nagrywać, pomyślałem, dobra, niech se wygra. Odpuściłem. Teraz jest 2. edycja. Jest bardzo fajnie właśnie. Naky mnie zdisował, ja planuję disa na niego. Jest to całkiem zabawne. Zrobiłem It Leaves i teraz powinienem iść na stronę Piwokon.
ogarniać bilety, bo jest za parę minut 20. Ale no, zobaczmy. Chyba zostanę przy tej książce. Sram na ten Krampus. On jest fajny, ale nie aż taki silny. Idziemy na szatana. Jak będzie, nie wiem. Jak będzie za dwie minuty, albo za minutę, 20. Aż tak nie będę tryhardował. Ja ogólnie pisałem. Pisałem na fanpage Piwokon. No bo mówię, tam są bardzo ograniczone miejsca. Ja napisałem... Siema, mogę dostać jakąś wejściówę? Taką, wiecie, medialną, prasową? I... No powiedzieli, żebym najpierw spróbował zaklepać bilet po prostu. Bo... No bo są ograniczone miejsca, nie? Ale jak mi się nie uda, to jeszcze pogadamy. Ale no właśnie o 20 miał być drop biletów. Także... Będę musiał mieć to na uwadze. Już dwa razy miałem budzik podczas tego odcinka. Dwa razy go wyłączyłem i dwa razy zapomniałem, także... Już kolejnego nie mam. Za parę minut jest ten drop. Ty, ja umrę zaraz. Ja tu już tracę po całym serduszku, zapomniałem totalnie o tym. I tak se, no... Żyję sobie. Ale no, co to za życie. Tak mi się wydaje, że wszystko mogę. A, nie mogę. No, kolego. The fool może być. Kula daje fula. Nie wiem, jak próbowałem jakiś żart wymyślić z kulą, albo z fulem, albo nie wiem, albo z omenem, ale nic mi nie przyszło do głowy. Tak sobie myślę, że to też jest coś takiego, że nie każdy musi wiedzieć, co to jest kula daje fula. Ja się trochę czuję stary. Znaczy, w internecie bardzo łatwo jest być starym, bo no memy się zmieniają po prostu z dnia na dzień, nie? Wiadomo, że są takie, które no ludzie pamiętają, ale no jeżeli ktoś nie żył, albo no nie wiem, nie żył w internecie, to miałem na myśli. No w latach, kiedy to mogło być? No myślę, no z ponad 10 lat temu, no nie wiem kiedy to było. No to ludzie nie wiedzą, co to jest kula daje fula. Był taki dzieciak, taki no... niezbyt szczupły. I on rapował. I tam było dużo filmików. Znaczy dużo, no parę na pewno. I tam był cały lore odnośnie kula daje fula. Odnośnie kuli. I tam jakichś jego kolegów. Ale to... No, to stare dzieje i... Takie tam... Czy to jest szatan? Ej, to jest szatan. Kurczę, dobra, to zróbmy jeszcze dwa pokoje, sklirujmy. Ja wejdę na ten piwokon, cały czas o tym myślę, po prostu... O niczym innym nie myślę, tylko o tym piwokonie. Co? Jaki piwokon? Dobra, kliruję ten room i wchodzę na stronę internetową, ała. No to nieźle sklirowałem mordą. Zróbmy tako. Serduszko, please, aha. A może stąd? Ale sraka. Dobra. Pauzuję grę. Ja wam pokażę. Patrzcie. O. Jest godzina 19:59. No godziny wam nie pokażę akurat. Ale to jest piwokon. No i nie ma. Ale to powinno o 20 wskoczyć. Więc to za chwilę. Mogę wziąć... O, już jest 20. Chciałem włączyć zegar, pokazać. I nie ma. Oszukali mnie. Zostałem oszukany. F5. Reportuję Piwokon. Guys, it's over. It's Jover. Chyba, że już wyszły te bilety. To było bardzo szybkie. W sekundę wzięli. O, jeszcze odpisuję teraz na Messengerze. No i co? Dobra, będę miał na drugim monitorze. Będę co room najwyżej patrzył. Albo no, zobaczę. Jak będzie, to wam pokażę. F5 po prostu co pokój, Wajza. Wow!
No... I nawet mi się nie sprochował. Nawet mi się nie sprochował ten naszyjnik. Aha. A piwokon jest? I piwokonu też nie ma. Dobra. To robimy szybki... Nikt nie lubił. Szczególnie, że ostatnio dużo grałem. Ale spróbujmy zrobić Gridier. Spróbujmy zagrać Gridier. Tainted Azazelem. 40 minut odcinka. To będzie, nie wiem, z półtorej godziny na przykład. Piwokon? Nie ma. Przykra sprawa. Przykra sprawa. No trudno. Piżamka. Piżamka daje HP na pewno. Bardzo dużo HP. Okej, okay. Myślałem, że mniej plus jakąś statystykę. Ale no daje przede wszystkim HP. Mleczko. I to jest chyba... Czy to jest soy milk? Jeżeli to jest soy milk, to ja nie wiem, co się stanie na Azazelu takim. No bo zwykły Azazel to jeszcze tam... On po prostu ma ten śmieszny laser taki długi. A ten jak ma jeszcze kichnięcie, to co się wydarzy? Jestem... Bardzo zainteresowany, co się wydarzy po prostu. Ej, trudniejsze to jest. I tu też widzę, że ten champion się zrespił. I coś tam. No, Gridier ewidentnie cięższy. Okej. Okay. Tu na tego kichnę. Jeszcze raz. Myk. O, bomby. Jako pająka trzeba jak najszybciej zabić. Zabić. Chciałem powiedzieć zwabić. Zwabić może też. W ogóle to też taka inna rzecz. Już nie pamiętam, jak ta strona się nazywa. Może mi się przypomni. Raczej mi się nie przypomni, bo to jest taka dziwna nazwa jakaś. Suno czy coś? Chyba na S. Jakiś AI takie, co robi piosenki. Nie wiem, czemu akurat teraz o tym pomyślałem. Ale bardzo to jest intrygujące. I nie ma tych biletów. Nie widzę ich. Aha. Ciekawe. Dostałem info. Bo... Mówiłem też o tym mojej dziewczynie. O kurczę, kliknąłem kół przypadkiem. I mówi, że były i zeszły i że wzięła już. Nie wiem, kiedy to się wydarzyło. Minęły 4 minuty. To niezły piwokon. Zobaczymy. Trudno, będę pisał. Powiem, że... Unlucky, grałem za Wajzaka. No o! Nie, to jest jakiś najgorszy run na świecie. Okej, okay. I jeszcze soy milk do tego. To jest legitnie najgorsze, co się mogło wydarzyć chyba w tym runie. Ja nawet nie wiem, co zrobi soy milk do końca. No w sumie... Czy my cokolwiek odblokowaliśmy na Ewie w takim razie? Ty nie, bo my zrobiliśmy tylko Eat Leaves. Czyli znowu nie mamy nic na Ewie. W sensie no mamy to, co już było, ale nic nowego nie odblokowaliśmy. Ale syf. Dobra, to jest soy milk, prawda? Tak. Aha, czyli kicham, ale strzelam od razu. I jak to działa? Ej, to działa. Ej, many, to działa. Many, to działa. To jest bardzo ciekawe połączenie. Jeszcze z tymi orbiting tearsami to już w ogóle. Ale mogę kichać, bo myślałem, że mi kichanie wyłączy. Sram na Devil Room chyba. Wejdę tam, zobaczę co jest. Ale sram na ten Devil Room. Może zostanę Angel. Chociaż nie wiem, czy to jest tak, że jak chcę Angel, to lepiej w ogóle nie wchodzić. No dobra. No trudno. Kichane. Przekichane. To chcę powiedzieć. Także do dzisiejszych opowieści dołączamy jeszcze to, że nie dałem rady biletu wyhaczyć na piwokon. Buchu. A starałem się. Hej. Jest nagrane.
Byłem punkt 20. Mogłem, nie wiem, refreshować na stop tą stronę. Ale to myślałem, że nie będzie aż tak źle. I zniknęły bardzo szybko. Także, no widać, Piwokon bardzo rozchwytywany event. Myślę, że za rok pewnie prześcignie PGA. Ech. No. No i co? I teraz to już faktycznie nie mam o czym gadać. No bo pół godziny gadałem o jakichś fajnych rzeczach. Odpaliłem z tego grida, żeby coś tam porobić, bo nie lubię kończyć na przegranym ranie albo na jakimś krótkim, no ale z drugiej strony nie był krótki. No bo ile już trwa ten film? Teraz w tym momencie. Aha, nie mogę przestać. Muszę całkiem przestać i dopiero mogę kichnąć. To jest głupie. Bo żeby kichnąć, to muszę całkiem przestać strzać tym. No tak, może nie całkiem, ale nie mogę. O, widzicie? Klikam i on nie kicha. Wtedy nie kichał, mimo że powinien. No trudno. No już nie będę. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Szczególnie sojowym. Nie lubię tych... Ojejku, no właśnie tych nie lubię. No i jeszcze więcej migdali. No wy jesteście nienormalni. Spaduwa. Bo ja żadnego damage'u nie robię. Jak se kichnę, to jeszcze tak. Ale to weź kichnij takiego szkieleta, jak on od razu strzela w ciebie. Chodźmy po klucz. Jest all stats up, to będzie fajne. Tu jest do wybuchnięcia, tylko nie mam czym. Łamiszczęka za 3, niech będzie. Ona chyba czasami sprawia, że plujemy zębami. Nie wiem jak to działa, no na soy milk to działa fajnie ogólnie. Ale no. You feel protected, nie wiem co daje, bo nie dostałem chyba serduszek za bardzo. Więc nie wiem co to mi dało. A wejdę tu, to jest tylko pół serduszka. Znaczy pół serduszka za wejście. No, się opłaciło. O, jeszcze defulem wyjdę, zajebiście. Świetnie. Więc wybucham od razu tych typów. Aha, tamten miał oczy jakieś kolorowe i nic z niego nie wypadło? Dlaczego? Chyba powinno. No trudno. No i będę chciał pewnie grzyba kupić, no bo grzyb optymalny. Oj. No nie mogę podejść po prostu. Ja fajnie, nie robię zajebisty damage, tylko że muszę oznaczyć gościa. Bo inaczej nic nie robię. A żeby oznaczyć, no to podejść tak blisko, nie? Szczególnie do bossa jakiegoś, albo nie wiem. Z jakiegoś mobka skocznego. Nie da się. No chodź tu. No i nara. Idę po ten all stats up. Bo tutaj też serduszko, prawda? Zajebiście. O, no i teraz... No teraz łatwo, no. Teraz z górki. O, bo to jeszcze ich oznacza dodatkowo. Jak wybuchnie obok innego. Tylko, że no akurat tego dużego nie oznaczyło. O, no i zajebiście, wybuchłem go. No, ostatnią bombę miałem. Dobrze, że miałem, bo nawet nie spojrzałem. Jakbym nie miał, no to bym trochę się... Trochę mi się sam zrobił. Jest Angel Room i... Świeczka albo jakiś... Naszyjnik? Nie mam pojęcia, co to robi. Nie mam pojęcia. Świeczka wygląda silniej. Keep the flame burning. Co to znaczy? Nie wiem, co to znaczy. No dobra, postaram się. Będę keepował flame burning. No. No. O, kolejny grzybol. Za grzyby też jest chyba jakiś... transformacja? Jak się ma grzyby? Może? Nie? Tak mi się wydaje, że jest jakaś grzybowa transformacja. Może się mylę. Ale to zobaczymy. No jak będę miał więcej grzybów, to się dowiem. Na pewno jest za strzykawy, no ale to jest inna transformacja. O, teraz się ta świeczka mocniej pali. Czy ona mi da jakiś damage up albo coś? No pewnie mi zwiększa jakieś staty. I pewnie gaśnie jak dostaje damage, nie? To by miało sens. Chyba mam szerszy promień, ale to może dlatego, że jestem większy. Teraz już nie wiem, wszystko mi się wydaje, że po prostu ma jakiś wpływ na grę, a pewnie nie ma żadnego. Ta świeczka pewnie jest kosmetyczna. Nic nie zmienia. Kosmetyczna świeczka. Okej. Okay. To jakieś grubaski. Hmm.
Tak teraz o tym pomyślałem, powiedziałem grubaski. I grubaski można powiedzieć o formie żeńskiej. Że grubas i grubaska, nie? I... Ale jak masz grubasek, no to też będą grubaski. Bardzo jest to dla mnie zastanawiające. Mały monstro. Fajnie. On pluje proste fakty. Bardzo fajny gość. Zróbmy tak o. Oni nie mają kasy na klucz. No to nie było zbyt mądre. Ale jeszcze będą bossy. Bossowie? Szefowie? Szefy? O, myk. I teraz go bije. Nie, no dostaje mocne baty, tylko no... Znowu, no trzeba go oznaczyć. Oj. Aha! Myślałem, że nie dostałem nic. No dobra. Aj, no i faktycznie ta świeczka mi się zgasiła. No jestem słabszy teraz. No nie mogę do niego podejść, jeszcze jakaś ta krew na ziemi. Szybciej. Oj. Okej. Okay. To jest akurat łatwy atak dość. Do minięcia. I wszystko. Teraz klucz. A co tam robi bomba? Dziwne. To jest zasięg, prawda? No ale zasięg to chyba dosłownie nic nie daje na Brimstone'ie. Zróbmy tak o. Zmarnowałem 5, więc jak wypadnie więcej niż 5, to spoko. Jak nie, to nie. Wypadło 10. No to się opłacało. I tyle. Mógłbym rolnąć ewentualnie item, ale chyba mi się nie chce. A kiedy mi o, trochę świeci już mi ta... O, już nie świeci. Nie wiem, kiedy ona zaczyna świecić właśnie. Ta świeczka. No pewnie po zrobieniu pokoju, czyli po zrobieniu fali? Nie jestem pewien. No trudno, no muszę nie dostawać damage'u. Trochę to działa jak... No nie jak Glass Cannon, no bo tego się nie używa, no ale... No też mam nie dostawać damage'u. Pieniążki. I jakiś ten ziutek. Monstro się nie liczy jako ziutek, więc no conjointy raczej nie zrobię. Pieniążki i tak wyfarmię, więc... Tyle. Chyba tyle. No. No. Ale strasznie głupio, bo... Jakiś taki zły jestem, że właśnie ten... Pierwszy run nie wyszedł. To dawało chyba range up, coś tam jeszcze. I serduszka, dlatego wezmę. Aha. Tearsy dawało, no spoko. A klucza nie mam. No dobra, no trzeba więc wyfarmić. Oj! Trzeba uważać na te oczy. Aha, no właśnie, no uważałem, nie? Tu jakieś brimstone'y. Kolejny. Za dużo tego, no nie da się. Okej. Okay. Serduszka to sobie łatwo poradzę. To powinienem kichnąć. No, nie sięgnąłem nawet. To trzeba najpierw, no bo ten brimstone jest tak okropny. Wszystko mnie bije, no. Tyle dobrze, że... Aha, chciałem powiedzieć, tyle dobrze, że serduszka, te szare. To nie tracę szansy na Devil Room, ale i tak nie tracę szansy na Devil Room, bo tu się dostaje Devil Room za zrobienie fali dodatkowej. Także no... Totalnie bez sensu. A jest... Oho! Okej, okay. Myślałem, że to już koniec. Jejcu. Nara. Teraz koniec. Idziemy po klucz. To jest karta i ona jest chyba silna, bo ona chyba kopiuje to, co mamy w ręce. Chyba to jest blank kart, tak mi się wydaje. No, tak mi się wydaje, że to jest spacebar, który po prostu kopiuje... Aha, tu w ogóle nie byłem. A to fajnie. Ace of Clubs, to są bomby. The Stars to jest... pokój z itemem. High Priestess to jest jakieś tupnięcie. The Devil też buff. I Hierophant to jest, są serduszka, ale właśnie... Spróbuję kupić ten blank kart. Oj, to jest bardzo szybkie. W taki sposób. Spróbuję kupić blank card, to zobaczymy. Co
co się wydarzy. Ojejku, okej, zdążyłem. Uff. Kupmy ten blank card. Card mimic, zgadza się. I teraz... I to mi nie zużywa tej karty nawet, ale jest bardzo, bardzo długo się ładuje. To jest chyba losowo. To jak długo się... O, pause. To jest chyba losowe, jak długo to się ładuje. Bo czasami się ładuje mniej staków, czasami więcej. Chyba to nie jest zależne od tego, co akurat użyliśmy. High Priestess, Devil. Hierofan znowu. Weźmy High Priestess. I użyjmy sobie na bossie. Aha, no to wow, niezły High Priestess, nic nie zrobiła. Nie trafiła. No dobra, tych nawet nie muszę odznaczać. Dam sobie radę z nimi po prostu. O, jednego już zabiłem. Teraz drugi tylko. Strasznie szybki jestem. Czy on jest jakiś mniejszy i dlatego jest szybszy? To już mieliśmy w poprzednim ranie i też nie widziałem. Mega dziwne. Tarcza. Tarcza chyba była silna. Tu jest ogień. Jejku, jakbym miał klucze. I ja tu już nie wrócę. A po to mogę wejść? No nie, bo też dostanę damage. Ale sraka. Ajajaj, taka szansa i taka zmarnowana. Weźmy sobie The Stars, po prostu będziemy mieli za darmo... Za darmo Treasure Room. Jest chyba najlepsze. Ja zawsze 5 pieniędzy, nie? Aha! O nie, czy to bierze do tego? To nie widziałem. Ojejku. Albo może bierze po kolei. I jakbym wszedł, to by mnie tepnęło do drugiego. Nie widziałem. No dobra, to już wiem. Człowiek się całe życie uczy. No trudno. No trudno. No ale... Co bym wziął innego? Bomby sobie pomnożył, których nie mam nawet. Ojejku, no nie dało się nic zrobić. I zgasiło mi świeczkę i to całkiem. Moja świeczka, świeczunia. Oj. O nie, czekaj. O nie, bo ja zostawiłem Hierofanta w takim razie. To też nie pomyślałem, bo on cały czas z Hierofantem chodzić i go mnożyć. Nie, no człowiek misplay. No bo teraz nawet nie mam, dosłownie nie mam na czym użyć, bo nie mam niczego. I znowu zgasiłem świeczkę. Ale jestem do dupy. A taki dobry run, taki ciekawy. Oła, i znowu dostaję damage. No dobra, no. No dobra. Muszę z tym żyć, ze świadomością, że jestem głupkiem. No trudno. Co to robi? No jeżeli to nie daje kluczy, to ja nie wiem, co daje klucze. Nie mam więcej pieniędzy? Nie. No, tych to szybko rozwalę. No. Tego pewnie też. No gdzie? Halo? A, tu se zniknął. To nie... Ach, no to jest niemożliwe. Co mnie niby uderzyło ten laser? Przecież byłem wyżej. No dawaj klucze. Better chest, loot i tam dwa klucze chyba, tak? Jeszcze... Miałem jakoś więcej pieniędzy? To jest stópka, ta co normalnie ma... Kane? O, żyletka. Znaczy... Maszynka do golenia. Spoko. I mam Yes Mother. Wow. Ale jestem teraz mega silny. Jakbym tego Hierofanta miał. Ten Lamp of Call jest bardzo silny. To jest w ogóle Sheol już. To jest problematyczne. Bo... No ja docelowo to chcę też pieniądze wpłacać na grid maszynę. A prawie nie mam pieniędzy, nie? Wiadomo, tam nawet pod koniec można trochę zdobyć. Ale no to jak wpłacę mniej niż, nie wiem, 50, no to trochę... No trochę lipa, no. Devil Room? A czemu Devil Room teraz jest nagle? Noża nie biorę, powaliło was. Chociaż?
Nie, no nóż to chyba mi zepsuje bardziej. No bo to... Nie, za fajne mam rzeczy. Nie popełnię tego błędu. No i nie mogę nawet tego Lamp of Coal kupić. No chyba, że jeszcze tu coś będzie. No, no to tyle było. No nie, no nie mogę. Ale gunwo. Ech. I co, to już jest sklep, prawda? Tak. Się nazywa The Shop? The Shop. Z tego mogę kartę dostać jakąś, ale jest bardzo mała szansa chyba. O, The Devil. No dobra, no to zawsze coś, nie? O, i teraz mam na przykład 3 staki, żeby odnowić. No to mogę dwa razy The Devil użyć. Ojejku. Ojejku. No jejku. Jeszcze raz The Devil użyję. O, i znowu nóg 3. To chyba zależy od tego, co miałem poprzednio, no. Chyba, że znowu mi się zmieni. Ej, no umrę tu zaraz. Co jest? Okej. Okay. Teraz znowu mogę The Devil i znowu 3 staki. No to chyba ten hierofant po prostu tak zablokował. Ktoś mi mówił, że kiedyś chyba, że to jest losowe. No najwyraźniej nie jest, tylko zależnie od tego, co się użyło. No ale też może. Może jest jeszcze inaczej. Może nikt nie ma racji. Fuck off. Kolejny The Devil. Ja nigdy nie wiem, czy to się stakuje. No chyba tak, ale... No. No to jedziemy dalej, nie ma co czekać, jak mam tyle nabitych tych damage upów. Szkoda, że ta świeczka przestała działać. Ała. Ej, ja zaraz przestanę działać. Zaraz to przestanę istnieć. Nawet nie wiem, co teraz mi bije. Aha. Aha, aha, aha. Tak glizda jeszcze? Nie, ta glizda chyba wyparowała instant. Został chyba tylko ten konik. Dobra. Huch. One more time. A czemu jest tyle tych serduszek? Spadłowa. Au, au. No dobrze, 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 dobrze. Widzieliście to? To nie jest normalnie tak, że on zawsze jedzie jakby do końca. Że jak go się striggeruje, to on jedzie do końca do ściany. Nie jest tak? To po prostu... On po prostu zaczął w kółko za mną jeździć. Ewidentnie dzisiaj jest jakiś... Dzisiaj jest jakiś zbugowany run. Mój komputer został zhakowany, ewidentnie. Rany mi nie wychodzą. Biletu na PivoCon nie zarezerwowałem. Wyłączam Isaac, wyłączam nagrywanie. Dziękuję za oglądanie. Podziękujcie mamie. Widzimy się na szamie. No i tyle.